z nami jest dzisiaj na sali człowiek instytucja, prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Dorota Malec. Oddajemy głos Marcie Sobolewskiej. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Mediatory obchodzą dzisiaj 10. urodziny. Czego mogłaby nam pani życzyć z okazji jubileuszu? Proszę mi powiedzieć, ile mamy czasu? 15 sekund, 30, 45, czy tradycyjną dawkę wykładową 45 minut? Ale tak poważnie mówiąc, czego ja życzę mediatorom? Przede wszystkim, żeby były, to tak najkrócej, żeby były, żeby trwały, żeby zachowały tę fantastyczną energię, którą wyczuwa się dzisiaj na sali. To 10. spotkanie. Oby tych spotkań było dużo, dużo więcej. I oby udało się właśnie zachować i rozwijać to, co najważniejsze, tę szczerość po obu stronach. Studentów przygotowujących w wielkim trudzie, co widzieliśmy na filmie przed chwilą, kolejne gale. Oby wszystkie pomysły były dobre, oby żadnych nie wspominali państwo z rozczarowaniem i oby ci nominowani, znakomite gromo fantastycznych dziennikarzy obecnych podczas kolejnych edycji mediatorów, uczestniczyli z równym zaangażowaniem co państwo. Ja czuję to zaangażowanie dzisiaj, ja czuję tę energię i niech tak będzie. Wszystkiego dobrego. Ach, i jeszcze mogę pozdrowić kogoś? Bardzo proszę. Skorzystam z okazji i pozdrowię tych wszystkich, którzy dziś nie są obecni na sali, tych wszystkich studentów, którzy wzięli udział w plebiscycie i oddawali swoje głosy na osoby nominowane w dzisiejszej edycji i na zwycięzców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. My również dziękujemy.